Edukując się w danej dziedzinie, finał, finał, na koniec dnia, wy chcecie tak czy siak zarobić, czyli pozyskać klient. To jeżeli potencjalny klient będzie miał kontakt ze mną poprzez tego bloga, będzie miał na pewno większe zaufanie niż do osoby, która wyświetli mu pięknie docięte zdjęcie na Instagramie i powie, taką sylwetkę da się zrobić w trzy dni. I zauważyłem, że na Google jest zupełnie inny klient niż na social media, właśnie. No to Damian. Grubo poleciałeś, bo ja takich zależności e, aż tak grubych nie widzę. Taki trener czy dietetyk, który nas słucha, kiedy mógłby oczekiwać efektów po wprowadzeniu jakichkolwiek takich lepszych zmian? Najpierw powinniśmy znać odpowiedź na pytanie, kto jest naszym klientem. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Lewiński, witaj. Witajcie, dzień dobry. Jako, że ten podcast zazwyczaj jest słuchany przez trenerów, dietetyków, fizjoterapeutów czy ogólnie branży fitness, zaryzykuję stwierdzenie, że nie wiedzą po prostu kim jesteś, więc powiedz czym się zajmujesz. Dziwiłbym się, gdyby wiedzieli kim jestem i czym się zajmuję, e, więc się pokrótce przedstawię. Maciej Grediński, jestem z Poznania. To oczywiście nie jest nic złego. E, ja nie jestem skopy, tylko gospodarny i zajmuję się tak jak samo słowo gospodarny. Rozumiecie pieniędzmi, a konkretnie pieniędzmi, które wydajecie w działaniach marketingowych w internecie. Czyli zajmuje się analityką tego, co się dzieje na waszych stronach internetowych, a nawet czasami szerzej popatrzę też również na to, co się dzieje w social media. Jakbyś miał powiedzieć, dlaczego ten kierunek akurat dlaczego Google Analytics i Analityka ogólnie w swoim życiu się znalazła? Bo ja jestem tym gościem, który jest bohaterem tych takich opowieści. Na zasadzie ubrał się wieczorem w płaszcz, poszedł do żabki po mleko, minęło 6 lat, on jeszcze nie wrócił. Ja jestem właśnie tym gościem, bo na początku swojej kariery zachodowej próbowałem znaleźć złoty środek polegający na tym, że jak zajmowałem się prowadzeniem kampanii Google-acowych, to chciałem, żeby te wyniki były jak najwyższe, jak najlepsze. Z bardzo prostej przyczyny ja zmieniłem miejsce zamieszkania. A z Poznania przeprowadziłem się na chwilę do Warszawy i u mojego nowego pracodawcy i chciałem pokazać się z jak najlepszej strony. No i im więcej googlowałem na ten temat, to powoli jakieś 15-16 lat temu, no to w internecie dochodziłem do ściany, która polegała na tym, że wykorzystywałem praktycznie w 100% potencjał Google Adsów, ale ja chciałem jeszcze więcej i czułem, że da się więcej. No bo nie bez powodu się mówi, że świat nie jest gotowy na Polaków. Ja chciałem to udowodnić. No i w internecie wszystkie źródła wskazywały na to, że żeby pójść gdzieś dalej, żeby wyciągnąć jeszcze więcej z tego biznesu, powinienem spojrzeć w narzędzia analityczne. No i takim przykładowym narzędziem było narzędzie firmy Google, jakim jest Google Analytics. Odpaliłem to narzędzie i do tej pory go nie wyłączyłem, i jestem tutaj u ciebie na podcaście. No i super, jak ja wszedłem na Twoją stronę, czy wszedłem na na przykład sprawny marketing, na Twoje szkolenie z Google Analytics, to można tam zobaczyć, że pracowałeś z bardzo fajnymi e, firmami. Czy mógłbyś tutaj wymienić kilka, żeby się tym pochwalić naszym słuchaczom? O, hmm. No tak, mogę się pochwalić, ale nie chciałbym, żeby to było takie na zasadzie, że stroję sobie piórka i Oczywiście. pokazać, kim ja jestem, bo pamiętajcie proszę, że ja zajmuję się analityką internetową, czyli tą jedną dziedziną działań marketingowych przez ponad 15 lat. No i faktycznie przez te 15 lat udało mi się szczęśliwie wypracować taką pozycję, że jak wchodzę do jakiegoś centrum handlowego, to 87, jak nie 90% wszystkich firm, które tam mają swoje sklepy stacjonarne, to prawdopodobnie są moi obecni klienci, albo są to moi byli klienci, bo już skończyliśmy jakiś proces u nich wewnątrz, więc mam to do siebie, że faktycznie pracuję raczej z większymi firmami niż z mniejszymi firmami. Natomiast, żeby to bardziej trafiało do Twoich słuchaczy, no to... Pracuję z y, trenerami personalnymi, z dietetykami, z fizjoterapeutami, e, bo wielkość firmy z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia. Każdy ma indywidualny problem do rozwiązania. No i między innymi w portfolio moich klientów znajdują się poza firmami takimi jak Renbank, Allegro czy Starbucks e, takie firmy jak na przykład Centrum Respo Michała Brzoska. E, współpracuję z Akopem Szostakiem. Pomagam też mauriczowi, czasami coś z Sylwestem Kłosem uda się zrobić, więc mam doświadczenie w branży, jak to się mówi, z niejednego pieca, ja już te węglowodany ja. Czyli bardzo dobrze trafiłem, ale tak jak Ci mówiłem, przygotowując się do naszej rozmowy, ja chciałem tak tą rozmowę ubrać, żeby być może wyedukować takich trenerów, dietetyków, fizjoterapeutów. Albo dać im znać, że warto się pochylić nad taką analityką. Więc pytanie tak naprawdę do ciebie, bo żeby tak nadać temu kontekst, my w swojej branży powiedzmy, że bardzo mocno szkolimy się z tematów treningu czy diety, ale bardzo mało wychodzimy poza taką przestrzeń naszej branży do marketingu, przez co bardzo jest takiej małej wiedzy na temat pozyskiwania klientów, optymalizacji strony i tak dalej. Więc jakbyś miał odpowiedzieć pod tym kątem, czy Warto się pochylić nad tą analityką w tym kontekście, czy lepiej jest się skupiać na swojej specjalizacji, czy warto poświęcić ten jeden weekend, żeby się dowiedzieć, jak to po prostu zrobić, czy może kogoś wynająć po prostu? Jak z twojej strony to wygląda? Edukując się w danej dziedzinie, finał finałów, na koniec dnia wy chcecie tak czy siak zarobić, czyli pozyskać klienta. No i między innymi dlatego macie stronę internetową. To nie jest tak, że zainwestowaliście w zbudowanie strony internetowej, wiliście sesję zdjęciową, napisaliście jakieś teksty na tą stronę, żeby ludzie na tą stronę wchodzili i po prostu za darmo się edukowali tym, co wy macie ich do przekazania, bo na koniec dnia, jak pójdziecie do tej już wspomnianej przeze mnie żabki, no to pan albo pani w kasie będzie chciała od was na koniec dnia pieniądze, więc żeby te pieniądze pojawiły się w waszej kieszeni, wy musicie tak siat podejmować jakieś Działania komercyjne, które będą miały na celu właśnie zmonetyzowanie tej waszej wiedzy. No i do tego można dojść oczywiście na kilka różnych sposobów. E, wszystko zależy od tej drogi, którą wybierzecie, ale umówmy mi się, że najbardziej taką popularną drogą jest droga monetyzacji siebie poprzez świadczenie usługi, która nie dzieje się gdzieś tam na messengerze, czyli też na wiadomościach załóżmy prywatnych na Instagramie, tylko dzieje się w skrzynce mailowej albo nawet lepiej na waszej stronie internetowej. No i. Z punktu mojego widzenia, posiadanie strony internetowej ma jakiś cel, który ma być przez was zrealizowany. To ma być główny cel, cel biznesowy, czyli ta strona ma na siebie zarabiać. No i żeby ta strona na siebie zarabiała, to przede wszystkim wy musicie generować ruch na tej stronie internetowej, i to nie jest takie generowanie ruchu na zasadzie, że niech każdy, kto jest zainteresowany dietą, wejdzie na tą stronę, tylko to musi być osoba z waszej grupy docelowej, no bo. Każdy dietetyk, każdy trener personalny, oczywiście chciał mieć jak największe grono klientów, ale każdy się specjalizuje w jakiejś bardzo często specjalizacji, która go wyróżnia w ten sposób na tle pozostałych. No i na przykład wspomniany przeze mnie Sylbek Kłos dociera do osób, które chcą odzyskać energię zdrowie do prowadzenia biznesu, więc nie do końca prawdopodobnie jako klientami będą osoby, które będą chciały zaistnieć gdzieś tam na jakiejś ścianie e, kulturystycznej. Więc to z całą pewnością jest e, kluczowe, żeby wiedzieć, kto na tej stronie jest. Z drugiej strony, jak ta osoba pojawi się na tej stronie internetowej, to super byłoby wiedzieć, z jakiej aktywności marketingowej, którą podejmiemy, ta osoba się pojawiła. No i finalnie, jak ta osoba się pojawi na tej stronie, to dobrze, żeby ta strona go nie odstraszyła tylko żeby zachęciła do tego, żeby albo nawiązać potencjalnie z Wami kontakt, albo już od razu zostać Waszym klientem, jeżeli Macie na swojej stronie system płatności. I cała analityka, o której mamy dzisiaj rozmawiać, ona ma dotyczyć tych trzech obszarów, czyli ona ma odpowiedzieć na pytanie, kogo ściągasz na stronę, czy to jest właściwa, czy niewłaściwa osoba, czy działania marketingowe, które podejmujesz, są skuteczne, czy nie są skuteczne. Czy Twoja strona internetowa ma coś w sobie, co należałoby poprawić, albo wzmocnić, żeby zwiększyć ten efekt na koniec dnia, o który chodzi, czyli żeby zarobić więcej pieniędzy. Fajnie, że wspomniałeś o Michale wrzosku, bo to była gdzieś moja hipoteza, że prawdopodobnie współpracujecie na jakiejś płaszczyźnie. Michał często na swoim profilu na LinkedInie chwali się swoimi efektami, takiej nazwijmy to konwersji, czy wyświetleń i tak dalej. Fajnie to analizuje. I zawsze się zastanawiałem, Czym się różni na przykład Twoja praca, czy ogólnie praca taka analityczna z Google Analytics, czy optymalizacją strony na takiej dużej firmie, jaką jest Respo, w opozycji na przykład do jednego trenera, którego nie stać, żeby zatrudnić pracownika, czy nawet pracować B2B z kimkolwiek. Jaka tutaj jest taka skala różnic? To zależy, jak na to spojrzysz, bo z mojego punktu widzenia, mając to doświadczenie wieloletnie, mogę powiedzieć, że Firma, jaką Michał reprezentuje i stworzył, w porównaniu do strony internetowej początkującego, załóżmy, trenera personalnego albo dietetyka, różni się dokładnie niczym. No dobra, różni się skalą, ale ta skala ma swoje konsekwencje. I załóżmy, jeżeli Michał ma większą stronę internetową, bo więcej ludzi na tą stronę trafia, no to więcej ludzi trafia przez działania marketingowe. I teraz te działania marketingowe. Nasilone w wielu różnych kanałach, pokazują nam jakiś trend zmian, który się dzieje na bieżąco, na który trzeba odpowiednio zareagować. Więc na przykład Michał jest w stanie podejrzewam, bo nie chcę zdradzać tutaj wszystkich wrażliwych e, informacji, jest w stanie szybciej zareagować na zmiany trendów, które dzieją się na jego stronie internetowej. Tylko problem polega na tym, że korzystanie z Google Analyticsa nie polega na tym, że tam jest jakiś suwaczek, który się nazywa zmień to na stronie, żeby było lepiej, tylko ty te ploski, które wyciągasz z danych musisz po prostu zaaplikować w życie. No i żeby Michał to zaaplikował w życie, to podejrzewam, że to nie działa tak jak to działało kiedyś, gdy był tym początkującym trenerem personalnym slash dietetykiem. No, bo kiedyś wystarczyło, że zadzwonił do Pawła i powiedział: Paweł, zmieniamy to na stronie, i po 15 minutach to już było zmienione na stronie. Ale teraz, jak organizacja ci pęcznieje i rośnie, no to bardzo często się mówi, że korporacje są w jakimś stopniu mniej wydolne niż małe i średnie firmy, no bo teraz za tą jedną stronę internetową nie odpowiada tak, jak to było kiedyś jedna osoba, tylko odpowiada szereg innych osób. I teraz, żeby coś się zmieniło na tej stronie, w tej większej firmie. Najczęściej musi copywriter napisać tekst, grafik musi to osadzić, osoba zajmująca się ux musi sprawdzić, czy to się wszystko zgadza. Potem koder musi to pociąć, a na końcu trzeba to opublikować w internecie. Więc zanim w finalnie ta jedna mała zmiana powstanie na tej stronie internetowej, to mija bardzo dużo czasu. I teraz w porównaniu do opozycji, jaką jest mniejsza firma, czyli firma składająca się z jednej osoby, która steruje tą stroną internetową no to prawdopodobnie nie ma ona na tyle mocy przerobowej, zasięgu, czy też nawet budżetu mediowego, który by spowodował zwiększenie tak dużego ruchu, jak to jest na przykład na stronie Centrum Respo. No i teraz ze względu na to, że ma mniej ruchu ten trener na swojej stronie, to on te zmiany, które następują na jego stronie, widzi, ale dopiero po dłuższym czasie. Czyli on jest w stanie zareagować zdecydowanie później, niż w porównaniu na przykład Centrum Respo ale ta jego siła sprawcza jest o wiele większa niż większej firmie, więc na koniec dnia jeden i drugi są w stanie osiągnąć to samo. I dlatego powiedziałem, że praca z większą czy z mniejszą firmą z mojego punktu widzenia nie ma żadnego jej znaczenia czy też różnicy, no bo finalnie każdy potrzebuje czasu, żeby wdrożyć we własnym rytmie jakąś zmianę na stronie, która będzie miała przynieść wymierne korzyści. I ja to lubię przedstawiać w kontekście matematycznym. Na koniec dnia chodzi o to, żebyśmy uzyskali cyfrę, liczbę naturalną 5. I teraz do tej piątki można dojść na kilka sposobów. Albo do dwójki dodam trójkę, da mi to piątkę, albo do czwórki dodam jedynkę i też mi da to piątkę. Finalnie jeden i drugi, czyli czy centrum respo, czy właśnie początkująca osoba, chce uzyskać tą piątkę. No i jaką drogą do tego dojdzie, to wszystko zależy indywidualnie od danej osoby, i dlatego uważam, że różnic wielkich pomiędzy tymi firmami absolutnie nie ma. Oczywiście skala ma duże znaczenie, no ale to nie należałoby w sumie ze sobą zostawiać i porównywać, więc tego wątku nie będę kontynuował, bo może być to nieferb względem jednej, jak i drugiej strony, ale chodzi mi o zrozumienie tego, że różnice między tymi firmami są tylko i wyłącznie dotyczące skali, ale efekt na koniec dnia Praktycznie będzie bardzo porównywalny, jeżeli chodzi o czas reakcji, zarówno jednych, jak i drugich. Okej. Okay. Jakoś w 2017 roku ja postanowiłem, że sam sobie wyklikam swoją stronę na WordPressie, taką, powiedzmy, wizytówkę. Kupiłem jakiś tam płatny motyw, który zrobiłem pod siebie i zainstalowałem i Pixela Facebooka, i Google Analytics, tylko wtedy to chyba była trójka. Jak sam próbowałem tym zarządzać, to patrząc na interfejs trójki. Ja do teraz właściwie nie wiem, co tam się tak naprawdę dzieje, ale słuchając ostatnio podcastu z Tobą u małej, wielkiej firmy, Ty bardzo fajnie w superlatywach opowiadałeś o czwórce, której interfejs wydaje się z tej rozmowy. Ja jeszcze sam nie próbowałem, szczerze mówiąc, ale wydaje się taki mega, mega przyjazny. Więc bym zaryzykował stwierdzenie, że taki solo tre trener czy dietetyk w łatwy sposób mógłby wyklikać sobie tą czwórkę, żeby już jakieś podstawowe dane spływały, chyba, nie? Nie no, absolutnie tak. Tylko problemem jest to, żeby wiedzieć, co należy wyklikać w tym narzędziu. I tu jest jak gdyby ten duży problem. Google Analytics ma to do siebie, że tam jest dosyć duża bariera wejścia do tego tematu, żeby poznać to narzędzie. Chodzi mi o ten system rzeczy zewnętrznie, wewnętrznie ze sobą nawet powiązanych, bo tutaj w analityce jedna rzecz, Buduje drugą, trzecią, czwartą i piątą. Więc, jeżeli coś się zmienia na początku, to, to wpływa na całą resztę. I, I dlatego, Google Analytics 4 w mojej ocenie jest lepszym narzędziem niż to stare narzędzie, czyli Google Universal Analytics, albo jak ty to nazwałeś, Google Analytics 3. Ale niestety jest większa bariera wejścia do tego tematu, żeby wiedzieć, jak wygląda ten pociąg i w którą stronę on zmierza. Bo taką różnicą jest przede wszystkim to że ten stary Google Analytics skupiał się na zliczaniu efektywności działań marketingowych na naszej stronie internetowej. No i to było całkiem spoko, no bo do tej pory faktycznie ładowaliśmy pieniądze w działania w Google Ads, reklamy na Facebooku i to miało finalnie powodować wizyty z kampanii marketingowych na naszej stronie, które miały się zamieniać w złotówki. Natomiast z punktu widzenia Google Analytics 4 w centrum już nie są kampanie marketingowe, ale w centrum jest użytkownik. I wydaje mi się to zdecydowanie lepszym podejściem do tematu analityki, ze względu na to, że przez to patrzy się szerzej, nie patrzy się od kampanii do kampanii, tylko patrzy się na tego naszego klienta kim on jest, co chcemy osiągnąć i przede wszystkim, co możemy zrobić, żeby zarabiać więcej. Króczytka przerwa w podcaście, bo mam do Ciebie prośby. jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, to daj pięć gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam Cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. W sumie teraz jesteśmy w fajnym momencie w rozmowie, bo jak będą nas słuchać, to oni zaczną ważyć sobie taką decyzyjność, czym się teraz bardziej zająć. Może warto się zająć bardziej marketingiem na Instagramie lub TikToku, no bo jednak jest bardzo duża bariera wejścia w Google, nie wiem, czy sobie poradzę, więc jako, że ty współpracujesz z wieloma firmami, niekoniecznie nie, nie mi chodzi o to, żeby dawać ich konkretne efekty, ale tak, żeby nasi słuchacze zrozumieli być może, co tracą, jeżeli teraz zdecydowaliby po twoich słowach, że jednak się tym nie zajmą, czy masz jakieś takie namacalne Efekty powiedzieć na zasadzie, że nie wiem, zniknie im 50% konwersji 37 klientów. Tak sobie wyobrażam odpowiedź. Mając brak dostępu do ich danych, ciężko jest mi powiedzieć, co konkretnie stracą. Jeżeli miałbym e, powiedzieć, z czym się wiąże to, że nie zwracają albo nie będą zwracać uwagę na analitykę internetową, no to z grubsza mogę powiedzieć, że to będzie się wiązało ze stratą. No i ta strata może dotyczyć pieniędzy, a może też dotyczyć czasu, czyli w sumie może dotyczyć pieniędzy i może też być to strata pewnego poczucia bezpieczeństwa. Więc może każdy z tych trzech punktów rozwinę. Jeżeli ładujemy pieniądze w działania marketingowe, to super byłoby wiedzieć, które działają, a które nie działają, żeby wzmacniać te, które działają, a wygaszać te, które nie działają. Do tej pory, jeżeli nie patrzycie na analitykę, to w sumie bazujecie na takim przeczuciu, nie? To trochę jakbyśmy byli zakochani, latałyby nam motyle w brzuchu i byśmy stwierdzili, że jest wspaniale. No okej, okay, ale w żadnym bilansie firmowym na koniec roku nie widzę efektywności marketingu ze względu na przeczucia i motyle w brzuchu. Więc niestety trzeba bazować na twardych danych. Dlaczego trzeba bazować na twardych danych? Bo będę tutaj już generalizował i uważam, że większość firm Działa na zasadzie Ctrl C, Ctrl V, to co widzi, co robi konkurencja. No Dokładnie. i ja mam takie wykute powiedzenie, że robiąc to samo co wszyscy, osiągasz te same efekty, co wszyscy. I dlatego należałoby się wyróżnić. Więc żeby się wyróżnić, należałoby posłuchać swoich klientów, bo oni w tym narzędziu analitycznym mówią wam, jak by chcieli od was kupować i przede wszystkim co chcieliby kupować. Więc dlatego między innymi, żeby nie tracić pieniędzy na działania marketingowe, super byłoby patrzeć na narzędzia analityczne, które będzie mówiło o efektywności działań, które podejmujecie. Natomiast drugą kwestią była kwestia straty czasu, która finalnie tak czy siak zamienia się w pieniądze. No bo teraz, jeżeli podejmujecie jakieś y, działania marketingowe, i dajmy na to, są to tak zwane działania organiczne, polegające na tym, że na swoim TikToku czy Instagramie wrzucacie jakiś materiał, który ma na celu spowodowanie wizyt na waszej stronie internetowej i potem konwersję na klienta, no to należy sobie zadać pytanie, czy te działania, które podejmujecie wszystkie, które czujecie w tym brzuchu, są dobre, czy też są złe. Z kolei. Znowu podejmując kilka różnych działań marketingowych, te działania mogą na siebie nachodzić. Więc to działanie, które ja dzisiaj zacznę wykonywać, które spowoduje, że na przykład w moim systemie pojawi się pięciu dodatkowych klientów, jest równoznaczne z tym, że te działania, które uruchomiłem dzisiaj, nie są efektem czegoś, co się wydarzyło tydzień albo dwa dni temu. No i znowu super byłoby nie tracić na to czasu, tylko żeby znać odpowiedź na to pytanie. No bo jeżeli tworzycie jakąś rolkę, tworzycie jakieś zdjęcie, opis. Do Instagrama, no to mów mi, się poświęcacie na to swój cenny czas. A czas, jak to się mówi, to pieniądz, więc dobrze byłoby wiedzieć, w co należy ten czas inwestować, a w co nie. Dla każdego doba ma 24 godziny, nie? No i ostatnią rzeczą, o której mówiłem, która może być potencjalną stratą, jeżeli nie będziecie zaglądali do narzędzia analitycznego, to jest poczucie bezpieczeństwa. I teraz poczucie bezpieczeństwa jest pewnego rodzaju takim Moim apelem i myślą, którą chciałbym, żebyście wyciągnęli po dzisiejszym odsłuchaniu, to jest przede wszystkim to, że bardzo często spotykam się z firmami, które nie mają pomysłu na swoją obecność w internecie, dlatego robią to samo co wszyscy. No i mam takie przeczucie, że większość osób z branży dietetycznej, trenerów personalnych, czy też fizjoterapeutów, Swoją obecność ogranicza tylko i wyłącznie do jednego miejsca w internecie, no jak jest szaleństwo to góra dwóch, na przykład jest to Instagram, jest to TikTok. No i super, że są te, to te dwa miejsca i ja jako wyznawca kościoła Google nie mogę o tym mówić w samych superlatywach, ale umówmy się, te miejsca są ograniczone za pomocą działania jakiegoś algorytmu. Jaki to jest algorytm? No, my mamy jakieś przypuszczenia, co tam działa, co nie działa, bo widzimy sami po sobie, jak to wpływa na wyświetlenia, polubienia i te inne parametry, na które zwracamy, jeżeli chodzi o mierzenie efektywności tych rzeczy, które robimy marketingowo. Ale umówmy się, że jeżeli taki właściciel mety, jakim jest Mark Zuckerberg, padnie na genialny pomysł, że od teraz nie będzie prowadził biznesu, tylko zostanie Fighterem MMA i będzie potrzebował. Pieniędzy na trenera, będzie potrzebował pieniędzy na regenerację, na suplementy i na sprzęt do ćwiczenia i wyjazdy na jakieś obozy, no to będzie musiał zabrać te pieniądze ze swojej firmy. No i jak to się mówi, no czasami to nie jest tak, że budżet rozciąga się nieskończenie, jak guma w majtkach. Tylko prawda jest taka, że on jest skończony. Więc na co wpadnie taki Mark Zuckerberg? A powie, dobra. Ograniczmy zasięgi organiczne i wtedy wszyscy będą musieli płacić za płatne reklamy, żeby te ich posty wyświetlały się szerzej. No i to jest takie jako pewnego rodzaju ograniczenie z punktu widzenia biznesowego, polegające na tym, że ja oddaję się w ręce po prostu osoby trzeciej, która w zależności od tego, co będzie chciała zrobić, to to ze mną będzie robiła, a ja po prostu będę tańczył do tego, jak on migra. No i ja z punktu widzenia takiego bardziej bym powiedział szeroko biznesowego, wolałbym mieć działania w swoim portfolio, portfolio, które są bym powiedział bardzo mocno uzależnione ode mnie. Czyli to nie ja mam tańczyć tak jak ktoś mi zagra czy zaśpiewa, tylko to ja decyduję, komu ja chcę się wyświetlać i kiedy i to ja podejmuję tę decyzję, a nie ktoś za mnie. Na przykład warto tutaj byłoby chociażby wrócić do rozmowy, którą ty, Damian, prowadziłeś z Radkiem. O ile dobrze pamiętam, z Smolikiem, gdzie mówiliście o e-mail marketingu. No i e-mail marketing też jest genialną opcją na to, żeby pozyskiwać klientów, bo wszystkie działania marketingowe, które podejmujecie, nie muszą być zero-jedynkowe działaniami sprzedażowymi, typu wejdź na moją stronę i kup ode mnie dietę albo kup ode mnie trening. Tylko możemy jeszcze zrobić krok po środku. Czyli jeżeli nie jesteś pewien, czy ja jestem odpowiednią opcją, osobą dla ciebie, zapisz się do mojego newslettera, a tam zobaczysz, co ja potrafię. No i teraz, budując to zaufanie wśród tej drugiej osoby, jesteśmy w stanie łatwiej tej osobie sprzedać niż po prostu taka zwykła wizyta social media. Między innymi analityka pokazuje te elementy które powodują to, że duża część osób zaczyna się bardzo mocno ograniczać i niestety też uzależniać od social mediów. Z jednej strony jest to dla mnie zrozumiałe, ale ze strony biznesowej jest to nie do końca dobre, bo nie trzyma się wszystkich jajek w jednym koszyku. I dlatego analityka jest w stanie pomóc wam zaoszczędzić force, czas i dać bezpieczeństwo. Czyli zdywersyfikować. I chyba wydaje mi się, że taka jest śmiała hipoteza, że i tak ich to czeka, jest na tyle przekonujące, że lepiej się zająć tym wcześniej i popełnić te błędy na początku teraz, niż za pięć lat się uczyć, jak już organizacja będzie trochę większa i czas na skalowanie na przykład, nie? No. No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat, bo ja uważam, że nie da się wyskalować jakoś znacząco i mocno będąc tylko i wyłącznie w miejscu, żeby się skalować trzeba poszerzyć trochę to grono osób, do których docieramy i umówmy się, że osoby, które odpalają aplikacje Instagrama czy też TikToka to nie są osoby, które chcą schudnąć, tylko to się wyświetla przy okazji, więc tych wyświetleń musi być naprawdę multum. Żeby to zaczęło działać, żebym ja sobie wyrobił opinię, że załóżmy Damian z ekspertem tam i No to jak ja mam problem, to ja idę do Damiana, no bo Damian zbudował swój personal branding, wyświetlając mi jakieś filmiki na TikToku. No to super, żeby świetla mi te filmiki na TikToku, ale poza TikTokiem jest jeszcze inna część internetu, która nazywa się na przykład wyszukiwarką. Więc dobrze byłoby być w tej wyszukiwarce i w tej wyszukiwarce można być też na kilka sposobów. Nie? Albo mogę Będę miał wizytówkę na mapie Google, więc jeżeli będę szukał czegoś lokalnie i działacie lokalnie, no to dlaczego się nie wyświetlać na tej mapie? To kosztuje tylko i wyłącznie 0 złotych. Z drugiej strony, super zadbać o swoją obecność w wynikach organicznych w Google, no ale jeżeli nie macie czasu, no bo pozycjonowanie wymaga czasu, i pieniędzy, to możecie skrócić tą drogę, wydając jeszcze więcej pieniędzy na reklamę w Google Adsie i wtedy te wyniki macie tu i teraz. I żeby się wyskalować, wydaje mi się, że nie należy być w jednym miejscu, tylko być w kilku miejscach, i nie należy być w kilku miejscach, bo usłyszeliście o tym na podcaście, tylko na to musi być pomysł, na to musi być plan, na to musi być strategia. To jakbyśmy mieli pójść po y, moim przykładzie, ja mam na stronie zrobioną taką funkcję koszyka, bo mam całego takiego CMS-a zrobionego, że jak osoba u mnie wykupi współpracę, to już wchodzi w panel, ma ankietę i tak dalej. Ale to powiedzmy, że w świecie fitnessu jest dosyć zaawansowane i 99%. 9% trenerów będzie miało tak, że napisz do mnie przez formularz i wtedy skontaktuj się na temat współpracy. I z Twojego punktu widzenia zastanawiam się, jak to wygląda, bo Ty u Ciebie też masz formularz i mierzysz te zapytania przez, przy formularzu. I w kontekście takiej efektywności, czy moje jest lepsze? czy ten formularz da się wykorzystać, żeby robić 100 razy lepsze efekty niż ja mam za pomocą tej funkcji, bo chodzi mi o to, że często trenerzy w cudzysłowie mi zazdroszczą tego, ale ja im mówię, że nic nie tracą, nie mając tego tak naprawdę, to jest tylko pewien fajny bajer, na którym można skorzystać przy okazji innych rzeczy. Wracając do tego, co już poprzednio, to to jest ta piątka i do tej piątki, czyli do tego kontaktu z klientem, można dojść na kilka sposobów. Można wdrożyć tak jak ty to wdrożyłeś, bardziej zautomatyzowany system, gdzie klient już na etapie wypełniania formularza, a płaci za twoją usługę, ty nie musisz potem poświęcać czasu na to, żeby to przeklepywać wewnętrznie do swojego systemu, który tam obliczy wszystkie parametry, które będą miały na celu, nie wiem, albo zbudowanie treningu, czy też pokazanie mm. zapotrzebowania kalorycznego danej osoby. I to jest fajne rozwiązanie z twojego punktu widzenia. Natomiast z drugiego punktu widzenia osoby, które tego nie mają, też w sumie niewiele tracą, no bo się, że jedyną różnicą pomiędzy Twoją stroną, która ma ten proces, nazwijmy go koszykowy, versus strony, które mają tylko zwykły formularz kontaktowy, różnica jest taka, że ty masz bramkę płatności pomiędzy, a oni jej nie mają. No więc zastanówmy się dalej, jak to jest z formularzami na stronie internetowej, bo częścią wspólną dla mnie i dla ciebie jest to, że oboje mamy formularz kontaktowy, nie? No bo. Formularz zamówienia obie jest pewnego rodzaju formularzem kontaktowym. Tak. No to zadajcie sobie pytanie, czy lubicie wypełniać formularze kontaktowe? Jeżeli jesteście szczerzy i zdrowi, to nie lubicie wypełniać formularzy. Nikt nie lubi wypełniać formularzy. Im większa liczba pól w formularzach, tym tak naprawdę efektywność tego formularza spada. Zwłaszcza jeżeli na Waszą stronę internetową wchodzą ludzie głównie z telefonu komórkowego, a prawdopodobnie wchodzą głównie z telefonu komórkowego, bo tak jak na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, jednym z takich e, standardowych e, sposobów generowania wizyt na stronie internetowej jest obecność na Instagramie i na TikToku, który w większości przypadków konsumujemy na telefonie komórkowym. Więc jeżeli kliknę w link na Instagramie prowadzący do Waszej strony, to wejdę, się mam rzeczy z telefonu komórkowego. I wypełnienie formularza na telefonie komórkowym. Umówmy się, im więcej pól, tym jest bardziej hardkorowe i jest bardziej uciążliwe. Dlatego super jest na przykład minimalizować pola. I między innymi e, dlatego ja na swojej stronie nie mam formularza kontaktowego, mam od razu link mail mailtu. Czyli każda osoba, która wchodzi na moją stronę kontaktową, ma do wyboru. Albo dzwonię do tego gościa, albo do niego pisze maila. Kliknięcie w mój adres mailowy, otwiera klienta pocztowego, gdzie nadawca, odbiorca i temat jest już uzupełniony, wy tylko piszecie treść wiadomości, naciskacie wyślij i poszło. Więc ta droga dojścia do mnie jest zdecydowanie łatwiejsza. I teraz znowu, gdybyśmy mieli się porównywać e między mną a Tobą i załóżmy Ty masz tą bramkę płatności, a ja tej bramki płatności nie mam, to umówmy się, że ja w teorii powinienem mieć więcej leadów, kontaktów niż Ty. Bo u Ciebie jest już jasna deklaracja, że ja chcę być Twoim klientem. Natomiast jeżeli masz zwykły formularz kontaktowy, no to nie jest do końca powiedziane, że ja chcę być twoim klientem. Być może chcę z tobą pogadać, zobaczyć, jaką osobą jesteś i czy jest chemia pomiędzy nami, żeby podjąć finalnie decyzję, że pieniądze chcę ulokować u ciebie, a nie u kogoś innego. Więc różnic między tymi stronami jest kilka, ale na finał dnia, na koniec dnia chodzi o tą finalną konwersję. Teraz zależy, czy ty potrafisz sprzedać o sobie swoją usługę, swoją ofertę, jeżeli ona napisze do ciebie na maila, no bo ten proces trzeba pociągnąć dalej, czyli trzeba szybko na tą wiadomość raczej odpowiedzieć. Czy generalnie, tak jak ty, podchodzisz do tematu na zasadzie: ja to nie chcę mieć dużej ilości kontaktów mailowych, bo nie wszystkie pewnie będą moimi klientami, więc odpisywanie szybko tym ludziom polega na tym, że rozwala mi to plan dnia. Więc jeżeli nie chcę mieć tego planu dnia popsutego, bo nie chcę siedzieć 3 godziny i odpisywać na te mail, z których w sumie nie wiem, co wyjdzie. No to możesz pójść na skróty i powiedzieć, nie, tu jest granica, ta granica nazywa się murem. Ten mur to jest bramka płatności. Więc jeżeli chcesz zostać moim klientem, najpierw wypełniasz tonu, aż potem płacisz, a na kodzie ja Ciebie witam w moim świecie. Więc jak widzisz, różnice są niewielkie, ale wielkie. Dokładnie rozgryzłeś mój sposób myślenia, bo już na tym etapie tak właśnie jest, że trochę nie chcę mi się pisać tych maili i stawiam na takich bardziej zaangażowanych i zdecydowanych ludzi, ale z drugiej strony, jeżeli. Dużo osób rezygnuje na tym etapie u mnie i ja nie mam dobrze kafelków poukładanych na zasadzie, czy masz jakieś pytania, to zadzwoń, lub napisz, to też dużo lidów mi przepada przez to, bo oni wychodzą, bo nie są pociągnięci dalej, co zrobić z tym, chyba nie? I to zależy od etapu, na którym ty jesteś jako właściciel danego biznesu. Jeżeli już masz to bardziej zautomatyzowane, to znaczy, że masz już jakiś większy, większym skalę. Natomiast jesteś na początku tej drogi, to nic nie stanowi, że musisz mieć też zautomatyzowany ten system, który spowoduje, że w oczach klientów ty urośniesz, bo o, o, tu jest bramka płatności, tak to nie działa. Więc wszystko zależy od tego, na którym elemencie ty faktycznie tego kafelka, o którym powiedziałeś, jesteś. I teraz, jeżeli mopa o tym, co się znajduje na tej stronie internetowej, no to wszystko zależy od tego celu, jeżeli celem twojej strony jest to, żeby ludzie zostawali twoim klientem, to oczywiście musisz stosować inną komunikację niż osoba, która nie ma tej bramki płatności po drodze i nie ma tego tak zautomatyzowanego, bo ona dopiero... Spina się po tej kabinie, a mnie na niej jest tak jak ty. Okej, okay, jeszcze wcześniej odpowiadając, powiedziałeś fajną rzecz na temat mobilki, że prawdopodobnie u nas w branży bardzo duży procent pochodzi z mobile, bo wchodzą z tego Instagrama, bo tam jesteśmy, ale na przykładzie. Moim czy mojej narzeczonej, my jesteśmy na Instagramie, ale mamy też dosyć rozwinięty dobrze ten newsletter, więc powiedzmy, że część osób mogłaby przejść z komputera, jak dostają maila. Ale mimo wszystko my to sobie staramy mierzyć, staramy się mierzyć i widzę w statystykach, że w zależności od kampanii to jest 90-95% ludzi, którzy wchodzą na komórkach. I tutaj pytanie, jeżeli tak inni mają, albo mają nawet troszkę mniejsze to oprocentowanie tych ludzi, to na co oni powinni zwrócić uwagę na swojej stronie właśnie. Bo, bo często jest tak, że ludzie budują stronę jakby na komputerze i ona pięknie wygląda, ale zapominają o tej statystyce właśnie. Nie? Tak, tak. No tutaj znowu należałoby się cofnąć i rozmawiać o obecności w internecie, bo ja w sumie w tej rozmowie trochę powiedziałem, że jednym z takich moich dużych zarzutów do... W sumie każdej osoby, która jest w internecie i stara się przez internet sprzedawać swoje usługi czy też produkty, jest to, że nikt nie ma na to pomysłu. Jedynym pomysłem na bycie w internecie jest bycie w internecie. No i to już w 2023 roku, gdzie latamy na tak księżyc, mamy autonomiczne samochody i opaski fitnessowe, które mówią nam, jak mamy spać, to już nie wystarcza ze względu na to, że jest bardzo duża konkurencyjność, więc trzeba umiejętnie dostosować się do tej ścieżki zakupowej, którą podejmują użytkownicy. No I teraz em, poszerzając tą wypowiedź, internet to nie tylko Instagram, internet to nie tylko TikTok. I ja tutaj teraz będę generalizował. I jeżeli ktoś z moich kolegów marketingowych, kiedykolwiek dotrze do tego materiału, wideo na Twoim e, YouTube, mam nadzieję, że mnie nie schejtuje, A nawet jeśli, to, to trudno, bo to jest tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, które ma spowodować, że otworzą się pewne klapy. Mm -hmm, dokładnie. Więc to jest tak. Jeżeli chodzi o TikToka, to TikTok z mojego punktu widzenia jest rozrywką. Jest medium, gdzie ja wchodzę, żeby się rozerwać, wyluzować. Z drugiej strony, Instagram dla mnie i Facebook jest takim medium, w którym ja coś odkrywam. Poznaję coś nowego. Ale to nie oznacza, że jak ja to odkryłem, to ja to od razu muszę kupić. Scyzoryki na przykład. Na przykład nowe scyzoryki, <laughs> z Scyzoryki, tak. Aczkolwiek u mnie to troszkę inaczej działa. No ale dobra, zostawmy to. To nie zmienia faktu, że poza TikTokiem, Instagramem i Metom mamy jeszcze inne media, takie jak chociażby wyszukiwarka, który dla mnie jest medium bardzo mocno intencjonalny. Bo ja w tym medium piszę tobie konkretnie, co ja bym chciał dostać w zamian, no i tak to działa. I ogromną sztuką jest to, żeby zbudować tak zwany lejek zakupowy czy też sprzedażowy, który właśnie będzie na przykład. Docierał do szerokiego, dużego grona odbiorców, czyli będzie budował mi tą rozrywkę na TikToku, potem ja tych użytkowników będę przysyłał do mojego Instagrama, żeby oni mnie odkryli, i na końcu, załóżmy z tego Instagrama, będę ich pchał do wyszukiwarki Google, żeby oni intencjonalnie powiedzieli mi, czego ode mnie chcą. I teraz bardzo często takie lejki buduje się nie tylko w oparciu o kanały marketingowe, ale urządzenia, z których ludzie korzystają w danym kanale marketingowym. Typowy przykład. Taki TikTok i Instagram raczej nie służy do tego, żeby wypuszczać użytkownika na zewnątrz TikToka i Instagrama. To jest stworzone tylko i wyłącznie po to, żebyśmy tam się kotłowali i przeglądali te treści. Więc to nie jest takie medium, które będzie generowało wam bardzo dużo wizyt na stronie internetową, ale ci ludzie mimo wszystko będą wchodzić. Tak jak powiedzieliśmy, raczej będą to osoby mobilne. No i teraz mając statystyki przed sobą, widząc, że jeżeli, i tu zakładam, że jeżeli użytkownik mobilny Trzy razy gorzej konwertuje niż użytkownik desktopowy. To teraz mając z tego świadomość, dlaczego nie odpalić kampanii remarketingowej w jakimkolwiek innym medium, niech to będzie Facebook czy Google, gdzie reklamę będziecie kierowali do tej samej osoby, która przed chwilą była na waszej stronie na telefonie komórkowym, ale teraz wyświetlajcie tą reklamę do osoby, która weszła na waszą stronę albo może być na waszą stronę z desktopa, bo zmieniła urządzenie gdzie ta konwersja jest większa. No i to powoduje, że ty zwiększasz szansę na sprzedaż niż minimalizujesz. Eee, I uważam, że bardzo mało firm podchodzi tak do tematu strategicznie, bo wszyscy zakładają, że to jest trochę taki efekt kuli śnieżnej. Instagram jest bardzo dużo, bo bardzo dużo osób tam jest. Tamten ma 250 tysięcy, tamten ma 2 miliony, matko polska, no to generalnie na pewno ktoś to ogląda. No i my liczymy na to, że ktoś, kto to ogląda, finalnie kliknie, wejdzie i kupi. No to tak zero-jedynkowo nie działa, bo ludzie zanim podejmą decyzję, że na przykład chcą skutnąć, są w pewnym procesie. No i wy jako osoby towarzyszące ludziom w tym procesie powinniście w teorii być na każdym kroku. Czyli w momencie, kiedy oni są tego świadomi, że chcą skutnąć, gdy są zainteresowani i czytają, bo wydaje mi się, że to jest łatwe i wystarczy przeczytać trzy artykuły na mecie i już jestem o 7wku3 no i w momencie, gdy oni będą chcieli działać, czyli już będą intencjonalnie was szukali, no to dobrze byłoby też być odpowiednim medium i na każdym tym kroku mówić, hej, ja jestem w razie czego do pomocy. Dlaczego to jest takie kluczowe? Bo ludzie nie ufają firmom, ludzie ufają ludziom. No i prawda jest też taka, że jeżeli mam zostawić kogoś pieniądze, to raczej zostawię te pieniądze u kogoś, kto mnie wyedukował, bo mnożenie następuje przez dzielenie. Jeżeli wy będziecie dzielić się tą wiedzą, to na koniec dnia ta osoba wam zaufa, jeżeli ta osoba wam zaufa, no to macie większą szansę na konwersję, niż po prostu taka jednorazowa wizyta z Instagrama. I dlatego uważam, że należy być w kilku różnych mediach, żeby być zdywersyfikowanym i żeby właśnie budować to zaufanie wśród potencjalnych klientów. Do tego to wszystko zbiera. No Odpowiedziałeś zajebiście, aż sam się zaczarowałem tym, więc myślę, że y, odpowiedź była jak najbardziej y, dobra. Y, a co byś powiedział na ten temat, że trenerzy nie wiedzą na temat siły bloga i generalnie SEO? Na ile tutaj jesteśmy w stanie podziałać, żeby to zrobić dobrze? Diabeł tkwi w szczegółach, bo należy sobie zadać pytanie, o co jest mi blog na stronie internetowej? Blog na stronie internetowej ma realizować nie jedną funkcję, ale kilka funkcji. Pierwszą funkcją jest to, że jeżeli ja będę pisał artykuły merytoryczne na blogu, to jeżeli potencjalny klient będzie miał kontakt ze mną poprzez tego bloga, no to tak jak powiedziałem poprzednio, będzie miał na pewno większe zaufanie niż do osoby, która wyświetli mu pięknie docięte zdjęcie na Instagramie i powie taką sylwetkę da się zrobić w trzy dni. Nie. E, więc pierwsza rzecz, to jest rzecz bardzo mocno wizerunkowa, która ma spowodować, że jeżeli dojdzie do wyboru pomiędzy tobą a mną, to zostanę wybrany ja, no bo ja miałem więcej kontaktu z tobą, plus pokazałem swoją wiedzę merytoryczną. Z drugiej strony, prowadzenie takiego bloga wpływa na twoją stronę bardziej technicznie, no bo umówmy się, każdemu poza tym, żeby mieć dużo lajków, wyświetleń swoich postów na Instagramie czy TikToku, Chodzi o to, żeby być jak najwyżej w wynikach wyszukiwania Google. No bo im wyżej jestem w Google, tym więcej się klika, im więcej się klika, tym mam więcej wyjść, im więcej wejść, tym jest większa szansa, że ktoś tam mnie w finali kupi moją usługę czy też produkt. No i teraz, żeby Google lepiej na mnie spojrzał, czyli żeby wyżej mnie wyświetlał w wynikach organicznych, no to im więcej unikalnej treści będę częściej dodawał na moją stronę internetową i tą stronę będę jeszcze tam podpalał jakimiś zewnętrznymi linkami. No to cała strona będzie o wiele bardziej silna. Nie? I ze względu na to, że będzie silna, to te wyniki organiczne na te zapytania takie generyczne, czyli krótkie typu dietetyk online albo dieta online, będą finalnie powodowały, że ta strona będzie silniejsza niż te wszystkie pozostałe inne strony, które będą załóżmy dla mnie stronami konkurencyjnymi w wynikach poszukiwania Google. Natomiast trzecią rzeczą jest to, że bardzo często blog jest wykorzystywany do tego, żeby budować sobie górę lejka. Jeżeli ktoś wchodzi na mojego bloga i czyta jakieś artykuły, to umówmy się, to nie jest osoba, która chce skorzystać z mojej usługi, ale ona się edukuje. No i umówmy się, nie wszyscy będą dobrze się edukowali albo będą się do tego odpowiednio stosowali, więc w finali, gdy się poddadzą, przyjdą do mnie i skorzystają z mojej usługi. Więc co należałoby zrobić na takim blogu? Bardzo często na blogu pojawiają się takie okienka dotyczące zapisu na newsletter. Po co? Żeby łatwiej dobić do tych osób i jeszcze szybciej pomóc podjąć tą decyzję, wysyłając odpowiednio merytoryczny content pokazujący, że ty jesteś ekspertem w danej dziedzinie, a nie Czyli ten... Czyli wchodzą w lejek głębiej. Wchodzą w ten lejek głębi. Ale jeżeli na przykład nie macie czasu, żeby tworzyć swój newsletter... To jest całkowicie OK, no bo tak jak powiedziałem, do piątki da się dojść na kilka sposobów 1 plus 1 plus 3 daje 5, albo 4 plus 1 też daje 5, to to, co się robi, zwłaszcza w dużych firmach, to za pomocą między innymi bloga buduje się tak zwane listy remarketingowe. Bo jeżeli ja wiem, że ktoś szedł na mojego bloga i czyta merytoryczny artykuł, to to jest osoba, która jest bardziej świadoma niż mniej świadoma naszymi klientami zazwyczaj są osoby świadome, które wiedzą, że albo muszą schudnąć, albo generalnie muszą wykonać coś innego, żeby na przykład ładniej wyglądać, albo być zdrowy, nie? I teraz ze względu na to, że ja wiem, że osoba była, czytała merytoryczny jakiś mój artykuł, ja mogę potem na tej osobie wyświetlać remarketing i wyświetlać się po odpowiednich częściach internetu, mówiąc mordo, już byłeś u mnie raz na stronie, to teraz i drugi raz, mam dla ciebie super rzecz, plus prezent, a na końcu jeszcze mi za to zapłać. Wszyscy to szczęśliwi. I to wszystko zależy od strategii, którą Ty podejmiesz albo sobie zaplanujesz, jeżeli chodzi o tę formę komunikacji z potencjalnym klientem. Teraz mi przyszło na myśl: jakbyśmy weszli sobie do WordPressa i chcieli zainstalować Pixela albo Google Analytics, to. Znaczy, ja rozumiem, że Google Analytics, jakby do podpięcia i żeby dobrze to analizować, jest bardziej skomplikowany, ale ja, jakby robiąc to samodzielnie, używam chyba wtyczki, która nazywa się Facebook Pixel Helper, czy coś w tym stylu, i ona w sobie ma jeszcze analyticsa i instalując ją właściwie szybkimi krokami samo mi podpięło pod wszystkie formularze i przyciski różne zachowania typu add to the chart czy tam zainicjowanie zakupu i tak dalej. Ja nie musiałem tego podpinać i jak robiłem później reklamy to z menedżera reklam nie, nie musiałem jakby nic więcej konfigurować, bo to wszystko było podpięte i moje pytanie brzmi, czy w kontekście Google Analytics to też się w miarę dobrze samo zrobi? Pamiętajcie proszę, że jestem wyznawcą kościoła Google i mogę być stromniczy bardzo, ale każde narzędzie reklamowe jest bardzo mocno Też stromicie tak jak ja, bo to słuchajcie, trochę tak, jakbyście prosili ucznia, żeby ocenił swoją pracę domową. Czy to jest oczywiste, że oceni tą pracę bardzo dobrze, bo przecież on ją wykonał, sam ją wykonał, więc jak ma się ocenić? Na twoje? No nie, że ją zrobił. Liczy się tutaj piątkę, nie? I z uwagi na to... Y Wszystkie narzędzia reklamowe są bardzo stronnicze i zawsze pokazują to, że to to narzędzie spowodowało tę sprzedaż na naszej stronie, a nie żadne inne. Dlatego ja nie jestem fanem patrzenia na efekty działań marketingowych właśnie w narzędziach dedykowanych do danego kanału, bo tak jak powiedziałem, działa tutaj ta stronniczość. Dla osób, które będą chciały poszerzyć wiedzę w tym temacie, to użyję bardzo mądrego słowa, które nazywa się atrybucja, czyli sposób przypisywania konwersji do danego działania marketingowego, w tym przypadku do Facebook. Facebook ma inny model atrybucyjny, Google Ads ma inny model atrybucyjny, inne narzędzia też mają inny model atrybucyjny. Każdy generalnie chce pokazać, że jest bohater. I dlatego zdecydowanie lepiej byłoby spoglądać na to, jak to wygląda holistycznie, czyli z dużego takiego lotu ptaka, Dlatego super było patrzeć na narzędzie analityczne. I nie musi to być Google Analytics, może być to dowolne inne narzędzie analityczne, na przykład pilik albo Matomo, z polskiego chociażby podwórka, żeby nie być stronniczy. I teraz Google Analytics ma to do siebie, że to jest narzędzie stworzone przez firmę Google, czyli również przez firmę, która sprzedaje reklamy Google Ads. No, i to, co można robić w Google Analyticsie, wykracza poza to, co da się robić, załóżmy w takim zwykłym menedżerze, reklam na Facebooku, bo wy na przykład możecie zrobić reklamę do tylko i wyłącznie określonej grupy osób, która wykonała dwie albo trzy czynności, które wy zaplanujecie na swojej stronie i finalnie od was nie kupiła. Czyli. Ten ciąg, bym powiedział, rzeczy, czynności, które może wykonać użytkownik, może być bardziej szczegółowy, może być bardziej precyzyjny, niż to się dzieje na Facebooku. No i tu jest też taka bardzo ważna zasada, że nie liczy się ilość, ale liczy się jakość. Czyli im bardziej precyzyjnie wybiorę tą pojedynczą osobę, do której chciałbym, żeby moja reklama się wyświetlała, tym jest większa szansa, że ta osoba zostanie moim klientem. Bo jeżeli będę wszystkich traktował jednakowo, tudzież był na stronie i nie kupił i od tej pory ma przerąbane, bo widzi reklamę remarketingową, no to umówmy się, mówiąc do wszystkich tak samo, raczej nie przekonamy nikogo, nie? Więc e, narzędzie analityczne jak Google Analytics ma tą przebawię, że potrafi budować bardziej złożone listy niż to są listy e, jako listy facebookowe, ze względu na to, że on patrzy holistycznie na całą stronę internetową, patrzy na wszystkie źródła ruchu, a nie tylko na to jedno, jakim jest Facebook. Samym Facebookiem, jak już dzisiaj powiedziałem, kilka razy człowiek. A czy z Twojego punktu widzenia różny typ klienta jest na różnych jakby mediach? Bo ja mam taką historię, jak prowadziłem jeszcze treningi personalne, bo teraz już tylko prowadzę online. Zauważyłem, że 100% jakby moich klientów, którzy przychodzili do mnie, albo było z polecenia. Albo dzwonili do mnie, bo miałem telefon w wizytówce w Google, albo miałem w miarę dobrze wypozycjonowaną stronę w Trójmieście. I nigdy mi się nie zdarzyło, żeby przyszedł do mnie klient z Instagrama. I wiązało się to też z tym, że na Instagramie, znaczy wiem, że mo może być różnie, ja mówię o swojej, jakby historii. I zauważyłem, że jakby sami klienci na online, na Instagramie są bardziej wyedukowani, a ci, którzy przychodzili w cudzysłowie z Gogla, byli bardziej, powiedzmy, panią Kasią z urzędu, która nigdy w życiu nie miała przed sobą profilu na Instagramie, który jakby mówił, edukował o diecie czy treningu. I zauważyłem, że na Goglu jest zupełnie inny klient niż na social mediach, właśnie. I zastanawiam się, czy Ty też to widzisz. No to, Tamian. Grubo poleciałeś, bo ja takich zależności aż tak grubych nie widzę, aczkolwiek zgadzam się z tym, że każde medium powoduje zmianę intencji użytkownika na stronie internetowej. Co mam tutaj na myśli? No Mam na myśli to, że jeżeli użytkownikowi wyślemy, wyświetlimy reklamę raz w Google i raz na Facebooku, to ten sam użytkownik, gdy kliknie reklamę na Facebooku i kliknie w reklamę w Google, będzie na naszej stronie inaczej się zachowywał. Dlaczego? No bo ty przeglądając tego Facebooka, chcesz zobaczyć, co tam słychać u znajomych, i przy okazji widzisz reklamę, która trochę może ciebie dotyczy, więc ty klikniesz w ciekawości, żeby zobaczyć, co tam jest. Natomiast w Google to tak nie działa, że wpisujesz. Nie wiem co mam robić w internecie, więc może bym obejrzał strony dietetyków. No to wpisuję dietetyk Trójmiasto. I jak to będzie dietetyk na literę D? O, Damian. No to tak w ogóle nie działa, bo tam jest zupełnie inna intencyjność tego użytkownika. Teraz to co ja pokazałem, to pokazałem tak dosyć to zero jedynkowo, ale to nigdy tak nie działa zero jedynkowo, bo ci użytkownicy mają prawo być zarówno w Google, jak i mają prawo być zarówno na Facebooku, i tak naprawdę to medium, z którego ten użytkownik do Ciebie przychodzi, decyduje o intencyjności tego użytkownika. To jest to, co powiedziałem przed chwilą, generalizując, że na przykład TikTok to rozrywka. Nie? Ktoś może wejść na swoją stronę internetową z TikToka i jest w stanie sprawdzić, czy ta poczciwa mordka jest naprawdę taka zajebista, nie? czy ma fajną stronę. I on tylko wszedł po to. Natomiast gdy ktoś wejdzie, załóżmy, z YouTube'a, jak ty edukujesz ludzi, w dziedzinie właśnie przedsiębiorczości i generowania jeszcze większych przychodów z usług, które świadczycie, no to może wejść i zobaczyć, dobra, kim jest Damian, żeby się więcej dowiedzieć, co ty sobą reprezentujesz albo jesteś. I też nie kupię, nie? Ale jeżeli wpiszę w Google jakieś tam słowo, dietety, załóżmy trójmiasto, albo trener personalny, trójmiasto. I byłem raz z Face'a, raz byłem z TikToka i ciebie kojarzę. No to nie będę się zastanawiał, czy mam porównywać tą ofertę z inną, no bo już ciebie znam. I problem polega na tym, że to źródło ruchu decyduje o intencyjności użytkownika na Twojej stronie internetowej. To nie jest tak, że oczywiście Facebook nie sprzedaje, bo sprzedaje, tylko umiejętne połączenie kilku kanałów jest w stanie wypustować tą sprzedaż znacząco. Nie. Bardzo często się mówi, że 1 plus 1, czyli ten efekt synergii nie daje dwóch, tylko daje trzy. No bo może być tak, że jakby klient robi research wszędzie i ten ostateczny krok zakupu będzie dopiero z Google, jak on tam pójdzie, nie? Może tak być. Na przykład, to co ty słyszysz od swoich klientów, typu na przykład, tak, ja pana znam z Google'a, no to nie jest powiedziane, że on ciebie zna z Google'a, bo ludzie prawdopodobnie nie pamiętają tego, co jedli 11 dni temu na śniadanie. Więc nie możesz oczekiwać od tego, że klient tobie powie, jak wyglądała jego dokładna ścieżka kontaktu z tobą. Nie, no Najpierw, nie każdy też jest no, świadomy. No, zazwyczaj ci klienci widzą tylko i wyłącznie koniec tej ścieżki, bo pamiętają ten ostatni moment, a nie pamiętają całej tej ścieżki. I dlatego istnieje Google Analytics, które pokazuje ci całą tą ścieżkę, żebyś ty wiedział lepiej za klienta to jeszcze chciałem cię zapytać o Google Adsy, czyli to, że powiedzmy wpisujemy daną frazę i tam chyba są trzy strony pierwsze, które się wyświetlają pod daną frazą. Chyba tak to działa, nie? No, trzy, no, cztery. Takie 3, czy tak, 4. Tak. I mhm. mi się wydaje, ja tak o sobie sądzę, że jestem bardziej świadomym, powiedzmy użytkownikiem internetu i osobiście <laughs> i osobiście nigdy nie klikam w te reklamy, tylko tylko sobie stronę dalej i zastanawiam się, jak wyglądają takie statystyki, powiedzmy w cudzysłowie normalnych ludzi innych niż ja, czy bo na logikę to powinno działać tak, że klikną w te cztery strony, bo im się pierwsze wyświetlają. Ale ja osobiście nie klikam, tylko researchuję bardziej i zastanawiam się, jakie są zachowania użytkowników. Wiesz co, zachowania są takie, że można to tylko i wyłącznie sprawdzić, patrząc na przychody firmy Google, e, czy te przychody w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły, czy zmalały. A wydaje mi się, że one niestety rosną. Więc jeżeli. Z... Rok rosną, to nie biorą się z tego, że firma Google na bilet sprzedaje coś pod latą, o czym nie wiemy, tylko raczej większa część przychodów firmy Google polega z tego, że ktoś klika w Twoją płatną reklamę. I oczywiście są użytkownicy, którzy są bardziej świadomi obecności w internecie i nie klikają płatnych reklam, pełna zgoda, ale takich osób na całe szczęście jest mniej. Mało tego. Google idzie też w tą stronę, żeby co chwilę zmieniać wyniki wyszukiwania, które, no umówmy się, jakbyśmy porównali to, co widzimy dzisiaj w wynikach wyszukiwania versus to, co było 1 stycznia, to to będzie bardzo duża różnica właśnie na korzyść tego, żeby więcej reklamy płatne się klikały niż wyniki organiczne były wyświetlane. I to jest taka wewnętrzna wojna w Google'u. Która decyduje o tym, nad, na czym zarabiamy i dlaczego zarabiamy. Nie? Ludzie korzystają z Google, że te wyniki organiczne są świetne, ale te wyniki płatne nie mogą popsuć tego wrażenia, które jest świetne. Czyli bardzo często te reklamy też są dobrą odpowiedzią na to pytanie, które zadajesz w wynikach wyszukiwania. No i zasada jest taka: im jesteś wyżej w Google, tym absolutnie masz większą liczbę kliknięć, ale też nie należy utożsamiać większej liczby kliknięć z większą sprzedażą. Dlaczego? Bo tu znowu zrobię pętlę i powiem, że ja mogę kliknąć swoją reklamę, ale od ciebie nie kupię, jeżeli tobie nie ufam. I znowu, żeby zbudować to zaufanie, ja muszę być w wielu różnych kanałach marketingowych, żeby finalnie nawet jak ty będziesz na piątej pozycji, Powiedzieć, a ziomek jest na piątej pozycji, to mu pomogę. Jeszcze zrzucę tam do sakiewki, żeby mógł mieć większe e, możliwości reklamowe w Google. Nie, to na tym to polega. Więc e, faktycznie ludzie nie wszyscy klikają wyniki płatne. E, z drugiej strony nie zawsze wyższa pozycja jest lepsza. No i finał, finał na koniec dnia rozchodzi się o to zaufanie. Troszeczkę to wybrzmiało z tego, co y, mówiłeś wcześniej. Ale tak też od siebie taką historię dodam, że często jak jesteśmy przed wypuszczeniem jakiegoś produktu albo mówimy o czymkolwiek, to albo spływają wiadomości prywatne: O nie mogę się tego doczekać, ale super, na pewno kupię i tak dalej. Robimy też czasami ankietę, żeby zbadać rynek, co potrzebują, i ludzie piszą tam, co potrzebują albo czego nie i tak dalej, ale bardzo często potem, jak już wypuścimy, to te zachowania kompletnie się nie pokrywają z tym, co jest. I widziałem ostatnio fajne powiedzenie, że ludzi zna lepiej te social media, czy Google, czy Facebook i tak dalej, niż to, co oni sami e, o sobie myślą. I tutaj chyba ta analityka też wchodzi w grę, żeby faktycznie to jeszcze lepiej wstrzelić do sprzedaży, nie? O no, tak, bo analityka jest, bym powiedział, bezwzględna. I ten z moich e, przyjaciół ostatnio powiedział, że jestem płaski emocjonalnie. No i faktycznie to, to bycie płaskim emocjonalnie bierze się z tego, że ja decyzję podejmuję twardo na danych, a nie na tym, jak mi ktoś powiedział. bo To, że ktoś mi to coś mówi, czyli deklaruje te dane, to nie oznacza, że ta jego deklaracja dzisiaj będzie utrzymana, załóżmy w przyszłości za 14, 15, 30 dni, jak produkujesz swój nowy produkt. Załóżmy. Yep. Więc ym, tutaj mamy taki rozdźwięk pomiędzy też analityką ilościową i analityką jakościową. Bo Google Analytics jest narzędziem, które na pytanie, jak się czujesz, nie odpowie dobrze, tylko odpowie 1733. I ty musisz to zinterpretować. dobrze umarł, źle się czuje, czy z wariorą, nie? I, I właśnie bardzo często te dwa rodzaje badań, o których teraz mówimy, czyli ankieta jako takie badanie jakościowe, plus yy, Analityka ilościowa, one idą ze sobą bardzo mocno w parze, bo siebie wzajemnie uzupełniają. Ja bym miał to jakoś tak znowu zgeneralizować, to bym powiedział, że Google Analytics jest narzędziem, które mówi, co nie działa na twojej stronie, albo co działa na twojej stronie. Natomiast badania jakościowe odpowiadają dlaczego. I jak widzisz, chodzi o to, żeby jedno drugie uzupełniło, żebyś ty wiedział, w którą stronę masz, masz iść. Więc super by było, żeby te pomysły na te nowe produkty nie brały się z ankiet, gdzie ludzie deklarują kim są albo co ich interesuje, No bo mamy jako tendencję ludzie do tego, żeby nie do końca dzielić się prawdą, No bo jak się zakłada te darmowe konta na onecie wirtualnej, jeżeli chodzi o te konta pocztowe, to ja na przykład bardzo często jestem profesorem. Bo być może mam takie aspiracje, żeby. Być taką osobą, aczkolwiek nią nie jestem, więc są to dane deklaratywne, które nie do końca pokrywają się z rzeczywistością, i dlatego super byłoby mieć te dane z kilku różnych miejsc, żeby wyciągnąć tą część wspólną i bazować na tej części wspólnej. Ostatnie pytanie. Jeżeli ja miałbym na przykład wejść z tobą we współpracę, to ja jakby, jakby rozumiem, że w zależności od tego, jaki bajzel jest w tym wszystkim i trzeba to naprawić i to jest proces, to jeżeli taki trener czy dietetyk, który nas słucha, kiedy mógłby oczekiwać efektów po wprowadzeniu jakichkolwiek takich lepszych zmian? Wiem, że to jest takie pytanie pewnie z, z tytułu nie wiadomo, ale czy można coś powiedzieć takiego, bo często jest tak, że oni sobie zadają pytanie, czy w ogóle to jest warte inwestycji czasowej i pieniężnej, nie? Odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy... Bo to wszystko zależy od tego, co kogo i na jakim stopniu boli. Eee, bo tak jak powiedziałem, analizować dane powinniśmy na trzech poziomach. Eee, zazwyczaj analizujemy na jednym poziomie. Czyli najpierw powinniśmy znać odpowiedź na pytanie, kto jest naszym klientem. No i jedna rzecz jest taka, że z ankiet ludzie mogą mi deklarować, że są prezydentami, ale z moich danych może wynikać coś zupełnie innego tych ilościowych, więc super byłoby dowiedzieć się kim faktycznie są nasi klienci, do kogo ja kieruję działania marketingowe. Drugą płaszczyzną, tak. na którą powinniśmy zwracać uwagę jest to, skąd ja pozyskuję ruch na moją stronę internetową. No i tu jest smutna prawda dotycząca kapitalizmu, że niestety nie ma nic za darmo, za wszystko trzeba zapłacić. Jedni pieniędzmi to czasem, więc w sumie tak. też trzeba zapłacić pieniędzmi, więc dobrze byłoby wiedzieć w co lokować pieniądze, a w co nie. No, i trzecią rzeczą jest to, że jeżeli będę miał właściwą osobę, właściwego działania marketingowego na mojej stronie, to ta strona może nie działać, jeżeli będę miał ją skopalny. Czyli trzeba patrzeć na użytkownika, trzeba patrzeć na sesję i trzeba patrzeć na odsłony w Google Analytics, żeby się dowiedzieć, co na jakim etapie mnie boli. Najgorzej jest, gdy boją Ciebie te trzy rzeczy, no bo wtedy wszystkie trzy rzeczy trzeba poprawić i wtedy potrzebujemy więcej czasu. Natomiast jeżeli boli Ciebie tylko jeden delikatny, mały fragment z tej całej układanki, no to na te efekty będzie trzeba poczekać zdecydowanie krócej. No i dlatego powiedziałem, że niestety to zależy, aczkolwiek uważam, że każdy powinien z narzędzi analitycznych korzystać, bo każdy korzysta z analityki na co dzień. Nieważne, czy jesteś dietetykiem, trenerem personalnym czy fizjoterapeutą, codziennie rano się budzisz, patrzysz przez okno i sprawdzasz dane dotyczące pogody, nie? Pada, nie pada, zimno, nie zimno, ciemno czy jasno. Więc już podejmujesz pierwszą próbę analizy tego, co świat mówi, w jakim jesteś w momencie. Z drugiej strony, jeżeli słuchajmy na straży osoby, które jadą samochodem, to podprawiam, ale z drugiej strony, jak patrzycie na deskę rozdzielczą, to tam macie informację o prędkości, o przejechanym dystansie, kiedy macie zatankować i przede wszystkim, która jest godzina albo na którą godzinę będziecie w miejscu, w którym zmierzać. To znowu jest analityka. No i potem na samym końcu, gdy odpalicie swoją aplikację bankową na telefonie, żeby sprawdzić, czy strona dzisiaj wygenerowała mi jakąś sprzedaż, więc będziecie chcieli sprawdzić swoje saldo, no to znowu patrząc po przychodach, będziecie w stanie określić, czy jest dobrze, czy jest źle, czy należy coś poprawić. I uważam, że analityka nie jest niczym hardkorowym. Oczywiście hardkorowe jest narzędzie, bo to jest kolejne dodatkowe narzędzie, na które trzeba zwracać uwagę. I faktycznie jest duża bariera wejścia w ten temat, ale gdy się już wejdzie, będzie świadomym, to z całą pewnością będzie się podejmowało zdecydowanie lepsze decyzje dotyczące tego, jak macie inwestować swoje pieniądze i jak macie zarabiać swoje pieniądze, bo Google Analytics jest narzędziem, które mówi jak ludzie chcą od was... Problem polega na tym, że mało osób, i nie chodzi tutaj o branżę właśnie fitness, mało osób słucha swoich klientów. Każdy mówi, nie, nie, nie klient ty będzie kupował tak, jak ja chcę, nie? No to jeps, No to reklama na Instagramie. Fajny pobyt, no ale generalnie, jak widzicie, na koniec dnia, nie zawsze może się to jakoś spinać, dlatego należałoby na to spojrzeć szerzej, obiektywnie, patrząc na tą całą chmarę osób na waszej stronie internetowej, bo oni pan mówią, czego od was zaczyna. I dlatego uważam, że każdy powinien zwracać uwagę na te dane analityczne. No super, postawmy tutaj kropkę. Ja jestem bardzo zadowolony i jestem bardzo ciekaw, jak się taki podcast bardziej techniczny przyjmie, bo uważam, jednak ja bym zresztą chciał być taką osobą, która pokazuje trochę szerszy świat w naszej branży fitness, bo jesteśmy troszeczkę zamknięci. Więc cieszę się, że przyjąłeś i bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. I dajcie znać, Dajcie znać w komentarzach jak wam się podobało i czy chcecie więcej takich odcinków. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję i życzę miłego dnia. Dzięki, trzymajcie się.